Sezon urlopowy w pełni. Niektórzy z nas dopiero planują wakacje, inni mogą o nich już tylko wspominać. A my spytaliśmy tarnowskich polityków, czy od polityki można sobie wziąć wolne. Niektórzy z nich na wakacje mają całkiem ambitne plany. W tym roku jak gdyby troszkę mi trudniej się zdecydować na wakacje. Być może coś we wrześniu zrobimy. Z żoną na razie jeszcze nie mamy sprecyzowanych planów, czyli myślę, że jeszcze przez wakacje popracuję. No właśnie tutaj nie mam jeszcze doprecyzowanego poglądu. Od wielu lat polskie morze, może w tym roku zrobimy coś gdzieś indziej. Nie pełna egzotyka, ale nie w Polsce. I chciałabym bardzo tegoroczny urlop wykorzystać na wreszcie zakończenie pracy nad moim doktoratem. Może się uda. Jeżeli nie, no to będę musiała sobie te wakacje trochę jeszcze potem w jakiś sposób przenieść na jesień, ale mam wielką nadzieję, że jak naprawdę się solidnie zabiorę, to uda mi się dokończyć to, co już zaczęłam. Czyli paradoksalnie w czasie urlopu ciężka praca. Ale urlop na wsi, na łące, fajnie się doktorat pisze, naprawdę. Dzisiaj nie ma żadnego problemu, można wziąć laptopa, internet jest, jest jak pisać, naprawdę. To dzisiaj to nie sprawia żadnego kłopotu. Nie mam, cały czas pracuję i zamierzam pracować. W zasadzie można powiedzieć, spotkania nakładają się jedne na drugie i czasami szczęście musimy rezygnować, żeby to czasowo można było spiąć. Nieustannej pracy, no ale to tak mamy wszyscy, chcemy dobrze spełniać swoje obowiązki, to musimy być do dyspozycji w 100%, także w zasadzie teraz w tej chwili stąd już prosto na kolejne spotkania się udaje i tam będziemy się starać. To nie jest kwestia zasłużenia, to jest kwestia tego, że chcąc dobrze sprawować, przypełnić funkcję parlamentarzysty, proszę mi wierzyć, że jest tak dużo różnego rodzaju wydarzeń, spotkań, spraw, że braknie 24 godzin w ciągu doby, żeby je wszystkie ogarnąć i dobrze realizować, więc na tyle, na ile mam sił, wstaję wcześniej, kładę się późno, bardzo często z komputerem, w późnych godzinach nocnych kończę pracę, bo po prostu tego czasu brakuje, żeby te wszystkie obowiązki dobrze spełniać. Choć wśród tarnowskich polityków znajdzie się więcej takich pracusiów, doktorat przez okres wakacyjny chce napisać także Jakub Kwaśny. A co u pozostałych radnych? Nie mam żadnych planów. Praca, po pracy na działkę z dziećmi, jak mają ochotę, z rodzicami oczywiście. Przeważnie już nie mają. To znaczy, że politycy nie odpoczywają w wakacje? Pewnie odpoczywają, ale ja akurat w tym roku nie planuję żadnych dłuższych wyjazdów. Być może jeszcze rozważamy taką możliwość z żoną, żeby wyjechać dosłownie na 3-4 dni nad polskie morze, które uwielbiamy. No ale tam też jest problem podstawowy, czyli pogoda, bo jeśli się pogoda nie uda, w tym roku z pogodą jest nie najfajniej. Co prawda dziś akurat jest ładnie, ale zbliża się weekend, więc podejrzewam, że pogoda się zepsuła. Panie radny, jakie plany wakacyjne w tym roku? Skromne. Lato w Tarnowie. A zobaczymy potem, co się będzie działo. Kryzys jest, proszę Państwa. Nigdzie się Pan nie wybiera. Nie, no wybiorę się może tutaj z rodziną na tydzień. Do Grecji mieliśmy tam się gdzieś. Może się uda. Ciężko będzie Pan pracował przez pozostałe... Tak. Mówimy o wakacjach, że okres... Nie, ja wychodzę z założenia, że lato w Polsce jest również ładne i można się urwać tam na weekend i to powinno trochę wystarczyć. W Polsce, czy za granicą, w pracy, czy podczas pisania pracy doktorskiej, wszystkim politykom tarwizja.pl życzy udanych wakacji i odpowiedniej dawki energii już po nich. Julita Majewska, Tarwizja.